Co za niesamowite miejsce. To jest... Nie, to na pewno jest ta pustynia Gurun. Nie ma co. Jakieś zabudowanie, wieże. W ogóle ciemności. I potwory. No, oj, jeden, dwa, trzy. Tam więcej. No nieźle. Ciekawe, czy będę w stanie przejść jakoś obok nich, niezauważony. Oj, ten już mnie zauważył. No nie ma co, trzeba walczyć. Gin, gin! Gin! No ile razy? Uff, udało się. Co tu mamy? Tu nic nie ma. Lawa. Zniszczenia, gruzy. Tam kolejny potwór. Lepiej do nich nie zbliżać się. Szczególnie, że tych potworów niezbyt dobrze znam je. O! Wielki pająk. No nie. Gin! 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 A! Dwa na raz! Stop! Stop! Gincie! Potwory. Jeszcze jeden. Jakie one silne są. Ile razy można? Co to za dźwięk? Za jakiegoś wybuchu. Tam jeszcze jeden. W ogóle ten miecz mi się coraz słabszy dostaje. Lepiej przygotuję sobie mój stary miecz, bo pomimo tego, że jest złoty, to jakoś nie wydaje się zbyt potężny. Ło. Jakieś, nie wiem, co to są, lochy? Potwór! Nie. Dobra, nie, nie, dobra, wchodzimy. Nie ma co, nie chcę ryzykować życiem. Uciekłem mu. Ała, 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 ała. Nie idzie za mną? Uff. A co to w ogóle za miejsce jest? O nie. O nie. To wszystko to... To wygląda jak jakieś materiały wybuchowe. A tu jest jeszcze lawa. A co jeśli to zaraz wybuchnie? No super. Nie ma stąd ucieczki. Nie mogę. A to jest skrzynia jakaś. Co tu mamy? O, są trzy kule, które posłużyły mi ostatnio do teleportacji. Mapa. Może być przydatna. Wiadro z lawą? No cóż, może się przydać. I... Oj. No ale po co mi to na razie? Nie muszę nigdzie rozniecać ognia. Ale co tu jeszcze jest? Dokonaj aktu zniszczenia, a zostaniesz nagrodzony. No... Chyba... Czy chodzi... Oj, chyba zrozumiałem. Ktoś napisał tam tą tabliczkę po to, bym wysadził wnętrze tego pomieszczenia, a wtedy czeka mnie nagroda. Ale co jeśli to jakaś podpucha? A może to sposób na ucieczkę stąd, z tego dziwnego świata, do którego tu nie wiem w jaki sposób trafiłem. Coś, co zrobię, może będzie głupie i bardzo ryzykowne, ale chyba nie mam wyjścia. Muszę jak najszybciej spróbować podpalić to miejsce, a następnie szybko uciec stąd, tak by nie zginąć w trakcie wybuchu. Oj, sam się boję, nie wiem co z tego będzie. Ale spróbujmy. Raz się żyje. Czy się uda? Oj. No dobra, trzeba spróbować. Pali się? Pali się, ale nie chce. Szybko! Szybko! Co jest? Co to było? Wow. O Jezu. Nastaje dzień. Świetnie. Słuchaj, te potwory się palą? Czyżby te potwory ginęły pod wpływem słońca? No kto wie? Wow, co to jest ta biała postać? No, dobra. Nie ma co się zastanawiać na razie nad tym. Udało mi się co prawda wydostać stąd, no ale... Ale gdzie ta nagroda, o której była mowa? W ogóle jak ja stąd mam zejść? Tam cały czas jest ten potwór. Może z drugiej strony. Ohoho! Nieźle, ten wybuch spowodował powstanie wodospadu.
No niesamowite. Dobra. Muszę próbować. Dobra, trzeba zeskoczyć i nie ma wyjścia. O! Ajajajajajajaj. Czemu tu wszystko jest takie wysokie? Oj. O, skrzynia. No super. Podejdźmy do niego po cichu. I koniec z tobą. Gin! Dobrze, dobrze, dobrze jest. Oj, nie ma przejścia. Oj, tu jeszcze jeden. Gin, gin, gin. Spadaj na dół. No nie. No świetnie. Tu wszystko teraz jest jedną wielkim wodospadem. Tu powstał wodospad, tam powstał wodospad. Muszę spróbować przepłynąć, tylko tak, żeby nie porwać się prądowi rzeki. Oj, dałem radę. Uff, dobrze jest. O, strzały i kości. To pewnie po tym szkielecie. No nieźle. Naprawdę nieźle to wygląda. A tam jeszcze lawa. To ta pozostałość tej, którą wcześniej widziałem. Dobra. Ho, jak ta w... Oj. Oj, udało się. Jak ta skrzynka tutaj stoi? Złoto! No super. Czyżby to miała być ta nagroda za ten wysiłek? Choć wolałem wyjście, co prawda, stąd trzeba się czegoś pozbyć. Ale złoto też nie jest złe. Naprawdę, świetny widok, tylko co zrobić, by teraz nie spaść? Bo jestem na krawędzi. Trzeba spróbować. O, dałem radę. Lawa, nieźle. Dobra, przez te zarośla trzeba przejść. Naprawdę, pustynia bardzo dziwna. Kolejne zabudowania. Tu wszędzie są jakieś zabudowania. Wszędzie widać były wieże strażnicze. Ho, no nieźle. Trzeba uważać przed taką lawą. O, tabliczka jakaś. Koszary. Ha, o co chodzi? Aj! O, oj, no nie. Czemu mi się to zawsze musi przytrafić? Muszę się stąd jak najszybciej wydostać, no bo tu jest jakaś skrzynia. Muszę jeszcze sprawdzić, co w niej jest. Może coś niezbędnego do dalszej wędrówki. Oj, teraz żeby nie wpaść. A, tu była klapa, dlatego chyba nie została zniszczona ta skrzynia. Co mamy? Strzały. Niezbyt potrzebne mi, tak mi się przynajmniej zdaje. Książka. Książka na pewno jakaś inna. To wcześniej znalazłem dziennik tego maga, teraz natomiast książkę. To może zamiast tego piasku. Po co mi piasek? Topór. Topór na pewno zamiast wełny będzie bardziej przydatny. Strzał mam wystarczająco dużo, to tylko wiadro z wodą zamiast tego prochu. O, dobra. Oj, było widno i znów się ciemnia, czy mi się tylko tak zdaje? Czy tutaj naprawdę wszystko szybciej zachodzi słońce? No nieźle. Na razie nie ma że. O! Ho, 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 no to ciekawie. Lawa. Mało brakło, żebym nie zginął. Kolejne zabudowanie. Jedna dziura. Druga dziura. To jest trochę dziwne, bo wcześniej myślałem, że te wybuchy powodowały jakiś określony czar. Czar, który był jakby nakierowany w odpowiednie miejsce i je niszczył. A tu nie ma żadnych zniszczeń w środku, a są po bokach. Tak jakby z góry leciały prawdziwe jakieś pociski i no niezbyt celne, nie zawsze celne. No cóż. Dobra. Wow! A co to jest? Co za ogromne mury? No, niesamowite wejście. Ho. To wygląda jak jakiś naprawdę wielki pałac. Co to jest? Ivengard. Najpotężniejsze miasto pustyni Gurun. Czyli to jest to miasto, które zostało zniszczone przez czarnoksiężnika jako ostatnie. To jest stolica tej pustyni. Kto wiedział, że ja tutaj dojdę tak daleko? Ho,
Mury z każdej strony zniszczone. Brama zniszczona. No. To przerosło moje oczekiwania. Wiedziałem, że to na to miasto został zesłany Armagedon, ale. Ale nie coś takiego. Przecież ta dziura to jest tak ogromna. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Co mogło spowodować takie zniszczenie? To miasto musiało być ogromne. To miało jakieś podziemne tunele. A mimo tego zostało doszczętnie zniszczone. Kto wie, co to jest? Cóż, chyba muszę zbadać tą sprawę i spróbować jakoś się tam dostać. O, wagony. Jakieś wagony są tam. Dobra, spróbujemy dostać się do któregoś z nich. Oj, oj. Oj. No nie. Jeszcze kilka takich wyskoków i zginąć mogę tutaj. Droga do smoczej utopii. Niezbyt przyjemna nazwa. Ale spróbujmy tam. Oj, raz, raz. Ile bestii? Łuk. Natychmiast. Aj, gin! 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 I miecz! Miecza. Dobrze. Tam jeszcze kilka. Muszę ich z daleka wykończyć, tak żeby nie zbliżały się do mnie. Gincie. I ty też. Aj, jeszcze raz. Oj, wagon zniszczyłem. Ale cóż, można go zawsze odnowić. Oj, no nie! I zmarnowałem moje dwie kule do teleportacji. Oj, wagon mi niepotrzebny na razie. No, zachowałem się co najmniej głupio. No cóż, trzeba przeżyć bez nich. Tu kolejny wagon. Droga do skarbca. Dobra. Oj, tutaj wyskok dość duży. O, trzeba lepiej coś zjeść, bo zaraz zginę przez to. Co my tu mamy? Może rybę. Już jedzenie mi się powoli będzie kończyć. Jeszcze jedno. Dobra. Tam nic nie ma. Przynajmniej nic takiego nie widzę. Otworów też nie widzę. Tu kolejny wagon. Oj, a do czego to jest droga? Oj, nie widzę. Droga do kuźni. Dobra. Kuźnia. Ale co mi to wszystko da? Muszę jakoś znów na górę chyba wrócić, bo tu na dole nic nie ma. Tak sobie myślę. Wagony były wszędzie, oprócz jedynego miejsca. Nie było tylko ich w Smoczej Utopii. Drogi do Smoczej Utopii, więc może tam należy się udać, bo ktoś tam już wcześniej był. O, dźwignia. Dźwignie już niejednokrotnie pokazały mi, że odkrywają coś ciekawego. Może i tutaj jest jakieś tajemne przejście, jeszcze jedno. Próbujemy. Nie, hałas wybuchu. Nie, aj! Ja się zabiję przez to. Doszło do jakiegoś wybuchu dość dużego, ale nie wiem, czy coś się zmieniło więcej. Jak tam się dostać? A Kilof? Kilof będzie najlepszy do przedostawania się przez te głazy. Dobra, gdzie to było? Tutaj. O! Ajajajajaj, ale nie uważam dzisiaj na siebie. No nie, tu nic nie było. To chyba była jakaś pułapka. Dobra. To tak jak zauważyłem, wszędzie były jakieś wagony, prócz drogi do Smoczej Utopii. Więc tam należy chyba się udać. Przynajmniej tak mi mówi moje przeczucie. Może w drodze do tej Smoczej Utopii przejrzę te wszystkie dzienniki, które udało mi się zdobyć w drodze tutaj. Oj. Dobrze, że mam trochę jedzenia. Bo bez niego bym sobie nie dał rady. Ojojoj. Kolejny spadek duży. Dobrze, że nie ma na razie żadnych bestii. I tutaj. Dobra. A więc opuszczam teraz już pustynię Gurun. I idę w nieznane. W nieznane, by w końcu odkryć prawdę. Skąd się tu wziąłem i po co się tu wziąłem. Więc dalej.